Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach rozpoczęcie budowy tężni solankowej w Płocku, nowa hala sportowa w szkole podstawowej nr 18, a na koniec mecz Orlen Wisły Płock o top 16 Ligi Mistrzów. Po miesiącach wyczekiwania powstaje pierwsza w Płocku tężnia solankowa. Prace się rozpoczęły. Zwycięski projekt konkursu budżetu obywatelskiego w końcu zostanie zrealizowany. Mowa o budowie tężni solankowej w Płocku. To pierwsza z planowanej serii tych inwestycji. Mała tężnia stanie na osiedlu Winiary. Bardzo się cieszę, że w końcu udało się rozstrzygnąć przetarg. Mówiłem, że do trzech razy sztuka. Sprawdziło się to staropolskie powiedzenie. Podpisaliśmy już jako miasto umowę z firmą Jarmar. Także jest to lokalny wykonawca. Mam nadzieję, że tężnie powstaną do końca wakacji. Inwestycja ma zostać zrealizowana wkrótce. To świetna wiadomość dla płotczan, którzy niezwykle entuzjastycznie podeszli do tematu budowy małej tężni solankowej w Płocku. Przypomnijmy, że w ramach projektu powstanie nie tylko tężnia, ale również cała otaczająca infrastruktura. Na osiedlu Winiary powstanie zatem mały park z tężnią solankową w jego centrum. Uczniowie szkoły podstawowej nr 18 w Płocku mają nową salę gimnastyczną. W miniony piątek hucznie otwarto odmienioną salę placówki przy ulicy Jasnej. Ważna chwila dla uczniów i nauczycieli. Zakończyła się budowa sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 18 w Płocku. Było wielu znamienitych gości z prezydentem Andrzejem Nowakowskim i posłanką na Sejm RP Elżbietą Gapińską na czele. To właśnie dla przybyłych gości przygotowano bogaty program artystyczny. Nowa hala była budowana niemalże rok. Pierwsze fundamenty powstały bowiem w marcu 2018 roku. Przez ten czas powstała nowoczesna hala z szatniami, łazienkami i sprzętem sportowym. Niestety się nie udało. Orlen Wisła Płock przegrała z ekipą Silkeborga w meczu barażowym o top 16 Ligi Mistrzów. To był zacięty mecz, zakończony jednak nie po myśli Orlen Wisły. Nafciarze przegrali pierwszy mecz o awans do top 16 Ligi Mistrzów ze Skilkeborgiem 22-26. Do przerwy był remis, a na początku drugiej połowy nafciarze nawet prowadzili. Później do głosu doszli Duńczycy. Jak przekonywał trener gości, zaważyła dobra gra w defensywie i dyspozycja bramkarza gości. We had some great defense and also our goalkeeper Kasper Larsen played a very good match and that was decisive for the game. I think we play so good defense and then in offense we had also big individualist in Sebastian Skube and also in the first half of Nikolaj Ure. So we are very happy with the win today. We know it's not over. This was only one game and we are only ahead with four goals and four goals in two halves in Silkeborg is not many goals, so we are very happy to go away here with a win, but we will use the next week to of course prepare for the next match. Za dobry mecz dziękował też trener Orlen Wisły, który zapowiedział, że mecz rewanżowy będzie dla jego zespołu bardzo ważny. This is a sport and of course we will go there to try to give our best and to try to go to the next round. So we have now the most important match in the championship Tuesday and from Tuesday we will start to prepare our match against Silkeborg. And finally, congratulations to all our supporters that they came. Today it was a really good atmosphere, so I would like to thanks to all our supporters that came here. Rewanż z Duńczykami w najbliższą niedzielę o godzinie 15:30. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.